ma dużo czasu na treningi, więc trenujemy może nie jakoś bardzo dużo, ale wydaje mi się, że jakościowo dobrze. No i stąd te efekty. Czy to skąd ten wynik 3-0? No, myślę, że nie mamy przystojów. No, zdarzają się, ale przy takich przewagach to jest niezauważalne. No i do tego wygrywamy, tak? My wychodząc na takie mecze myślimy tylko o tym meczu i o przeciwniku, nie myślimy o tym, że musimy odpoczywać albo jak najszybciej. Na pewno jest to granie mniejszej ilości setów pomoże nam być w lepszej kondycji w dalszej części sezonu, ale mówię, jakby przyszło nam grać 3-2, to też byśmy byli gotowi. I faktycznie ta nasza gra ostatnio wygrywa dobrze, sami się mobilizujemy do tego, że nawet jeżeli prowadzimy dużą ilością punktów, to żeby jeszcze bardziej dociskać i na razie możemy być zadowoleni z tego, jak to wygląda i oby jak najdłużej, a być może jeszcze lepiej. Ta akcja z Jurim, to był impuls, planowałeś to już nieco wcześniej, czy jak to wyglądało? No, tak to wygląda, że tak wyprowadzamy kontry, że Janek, jeżeli ma, to daje nam na szóstkę, czyli udajemy tego pipa z Kevinem i na treningach już kilka razy nam to wychodziło, jeszcze w meczu tak ładnie nigdy nam nie wyszło, więc no fajne zagranie, fajnie to wyglądało. Z Andrzejem też mamy to connection, wszyscy środkowi są uczuleni, żeby iść, bo jakby nie poszli, no to ta piłka by zmarnowana kontra i by źle poszło, ale wyszło fajnie.